Batwoman. Witajcie, z tej strony Wodarion i zapraszam was na omówienie kolejnego odcinka Batwoman. Tym razem omówienie półfinału sezonu trzeciego. Zapraszam. W pierwszej scenie widzimy, jak Ryan pomaga dla swojej matki schwytać Jokera, czy w sumie Markusa, do więzienia, no bo tutaj już on zaczął gdzieś z gangami się zadawać, a to nie jest to, nie jest to, co właśnie ona dla niego chce, więc no teraz tutaj go policja zgarnęła. No tutaj w sumie to jest głupie, no bo teraz no jak pójdzie do więzienia, to moim zdaniem no w tym więzieniu no będzie i właściwie stanie się tym Jokerem nowym, co będzie no myślę w następnej części sezonu przeciwnikiem, ale to jeszcze zobaczymy. No na pewno Ryan nie polubi za to, co zrobiła tutaj w tym momencie. No, dowiadujemy się też, że Mary, chociaż teraz to już raczej powinniśmy ją nazywać Trujący Bluszcz, czy też Poison Ivy, no jest razem z Alicją. No i Alicja ją uratowała z tego całego grodu z poprzedniego odcinka, no bo tam wiemy, że policja zagarnęła ten teren, więc no tutaj no Alicja ją uratowała. Mary, jak no, przynajmniej widać na razie, jest dawną sobą, wróciła do siebie, ale no i Alicja no tutaj wszystko powiedziała, to co zrobiła dla Luka w poprzednim odcinku, no tak jak i no, dla Ryan, więc no to jak widzicie tę reakcję na jej twarzy, no jest przerażona, co ona zrobiła. Batwoman ruszyła za sygnałem komórki Mary, no ale jak tutaj się okazało, Alicja była sprytniejsza, no i tutaj podczepiła do jakiegoś samochodu jej komórkę, więc no tutaj już Batwoman nie wie, jak ją wyśledzić i jak znaleźć swoją dawną przyjaciółkę. W kolejnej scenie Poison Mary, no bo tak nazywa ją Alicja, no tutaj prosi o coś, no właściwie w barze barmankę, a że właśnie tutaj Poison Ivy w komiksach i też w filmie Batman i Robin miał taką moc jak feromony, czyli no ludzie się w nim zakochiwali. Więc no tutaj barmanka na wszystko, co tutaj Mary powiedziała, no się jakby zgadzała. Co też troszkę jest dziwne, no bo Poison Ivy bardziej działała na mężczyzn niż na kobiety. No ale tutaj może Mary jest inna, może i tutaj jej moc działa bardziej na kobiety, może też i to chodzić o jej orientację. Kolejnej scenie mamy scenę z Markusem, którego matka chce zamrozić na śmierć, mówiąc, że jak się obudzi, to będzie już tym Markusem, prawdziwym Markusem sobą właściwie. Więc no tutaj widzimy, że to mogło być jakaś też terapia, a tutaj no ja sądzę, że ona chciała go zamrozić na śmierć. To on się nie daje tutaj załatwić, no powalę tą matkę, jak i też lekarza, czy ktokolwiek to był. Ja tutaj, co tutaj pragnę zauważyć, no to, że tutaj Markus teraz bardziej nie przypomina Jokera, no może ma białą twarz, ale mnie przypomina bardziej Killmongera z Black Panthera, może to przez jego odcień skóry, to mam takie skojarzenia. No a gdy Ryan tylko przybywa na miejsce, no to dowiaduje się, że teraz Markus szuka jej. No i tak jak mówiła matka Ryan, tak no i Markus zrobił, wpadł tutaj szybko do Wayne Enterprises, no i zaczął tutaj bić Lucasa, okej? Syna Luciusza Foxa. I w międzyczasie, no, Poison Mary nadal bawi się tu swoją mocą, gdzie no tym razem mężczyznę tutaj otumania, co tutaj oznacza, że no Mary może być bi. Kolejny scenie Ryan już jest w Enterprises, no i cóż, no tutaj spotyka się z Markusem, no i musi tutaj dobić dealę, da Markus da cure, czyli lekarstwo, które uleczy Mary, ale no w ramach tego musi musi ona oddać mu, właściwie zrezygnować z Wayne Enterprises CEO, co oczywiście Ryan robi. Ale cóż, no Mary wcale nie chce być tutaj ocalona, więc całe te poświęcenie Ryan no, na nic tutaj się nie zdało. I no nawet ona zaatakowała z bluszczem, czyli no ponownie taki w poprzednim odcinku zaatakowano Batwoman, miażdżąc jej ręce. A
odcinek kończy nam na niesamowita scena, w którym no, dowiadujemy się o nowym właścicielu Wayne Enterprises, jakim jest. O ja pierdzielę, Michael, co jest naprawdę, no, wszystkich to na pewno zabrało. Nawet widzimy, że matka Michaela, no, nie bardzo jest tutaj zadowolona, właściwie jest rozpaczona. I to ja wiemy, to wszystko na marne się dało, bo nawet nie udało się Poison Mary tutaj uleczyć, czy było już to normalną Mary, więc no takim tutaj gorzkim zakończeniem was żegnam. To było na tyle, to chodzi o ten odcinek. I zapraszam was do kolejnych materiałów na kanale. Trzymajcie się i cześć.